Zapraszamy do Mafia Shop, oficjalnego sklepu mafia.pl, w którym znajdziesz książki autora kanału w wersji papierowej i elektronicznej, a także unikatowe tematyczne gadżety. Mafia Shop. Oficjalny sklep kanału mafia.pl. Historia mafii w Stanach Zjednoczonych liczy ponad 100 lat i początkami sięga przełomu XIX i XX wieku. Choć wiele źródeł podaje, że zalążki mafii w USA wywodzą się od organizacji Manonera, w rzeczywistości jest to tylko jeden z wielu mitów dotyczących Cosa Nostry. Manonera, czyli Czarna Ręka, nigdy nie była jednolitym gangiem, zaś nazwa ta odnosiła się do sposobu wymuszeń dokonywanych na zamożnych Włochach. Pojedynczy przestępcy lub drobne szajki składające się z włoskich imigrantów, aby wymusić pieniądze, przesyłały swoim ofiarom listy z żądaniami, na których zamieszczano symbol czarnej ręki. Z czasem policja wiele niewyjaśnionych przestępstw dokonanych wśród włoskiej społeczności zaczęła przypisywać Manonerze, która z prawdziwą mafią nie miała nic wspólnego. Ta pojawiła się w Stanach dopiero za sprawą Giuseppe Morello, mafioza z sycylijskiego klanu Corleone, który jeszcze przed końcem XIX wieku wyemigrował za ocean wraz z trzema przyrodnimi braćmi Terranova. W USA Morello kontynuował swoją przestępczą karierę i zorganizował gang, który przerodził się w pierwszy nowojorski klan mafijny, a następnie w organizację znaną obecnie jako rodzina Genovese. Z czasem rozdzieliła się ona na dwa kolejne odłamy, nazywane rodzinami Bonanno i Lucchese. W tym trójpodziale mafia funkcjonowała aż do wprowadzenia w kraju prohibicji, czyli do początku lat 20. Przepis, który docelowo miał zatrzymać przemoc i przestępczość, przyniósł skutek odwrotny do zamierzonego. Kiedy w 1933 roku prohibicja została wreszcie zniesiona, Nowy Jork był już podzielony nie pomiędzy 3, a pomiędzy 5 rodzin mafijnych. W międzyczasie zakaz produkcji i sprzedaży alkoholu dał przestępcom możliwość zbicia ogromnych fortun, a co za tym idzie, zdobycia prawdziwej władzy. Słynny Lucky Luciano miał przyznać, że w samym tylko 1925 roku zarobił na czysto 4 miliony dolarów, a pamiętajmy, że wartość amerykańskiej waluty była wówczas wielokrotnie większa niż dziś. Alkoholowy biznes sprawił, że przestępczość w Stanach Zjednoczonych rozwijała się w błyskawicznym tempie, a włoscy, irlandcy i żydowscy gangsterzy działali niemal na całym obszarze kraju. Aby jeszcze bardziej usprawnić nielegalny handel alkoholem, w maju 1929 roku w Atlantic City zwołano specjalną konferencję, w czasie której doszło do spotkania największych przestępców działających w kilkunastu miastach. Byli wśród nich m.in. boss z Chicago i mentor Ala Capone, Giovanni Torrio oraz delegacja z Nowego Jorku w składzie Lucky Luciano, Mayor Lansky i Frank Costello. Podczas kilkudniowego spotkania miał zostać przedstawiony projekt współpracy, który pozwoliłby na zwiększenie zysków i zmonopolizowanie rynku przy jednoczesnym uniknięciu rozlewu krwi. Tamte wydarzenia uważa się za oficjalny początek amerykańskiej mafii i pierwsze takie zgromadzenie w jej historii. Niebawem po zakończeniu konferencji doszło do kolejnych zdarzeń, które na zawsze odmieniły oblicze przestępczości zorganizowanej w USA. Na przełomie lat 20. i 30. wybuchła bowiem wojna castellamaryjska, która swoją nazwę wzięła od pochodzących z Castellamare del Golfo bossa Salvadore Maranzano i jego sprzymierzeńców, którzy wdali się w krwawy konflikt z Joe Maserillą. Największymi zwycięzcami wojny okazali się jednak gangsterzy młodszego pokolenia, zwani Młodymi Turkami. Luciano, Lansky i Costello, świadomi tego, że wyniszczająca wojna nie przyniesie żadnych korzyści, wystąpili przeciwko swojemu bossowi Maserii i w 1931 roku wciągnęli go w zasadzkę, w której został zastrzelony. Wiele materiałów podaje, że gdy po tamtym zdarzeniu władza trafiła w ręce Maranzano, miał on przekształcić struktury mafii na wzór rzymskich legionów.
Wersję tę jednak dementuje jeden z największych bossów w historii mafii, Joe Bonanno, który jako naoczny świadek tamtych wydarzeń twierdził, że po konflikcie kastelamaryjskim nie doszło do żadnych większych zmian. To jednak właśnie Maranzano podzielił Nowy Jork pomiędzy 5 rodzin i wskazał bossów, którzy mają stanąć na ich czele. Był on jednak ostatnim bossem z ery tzw. wąsatych Piotrków, czyli konserwatywnych mafiozów starszego pokolenia, którzy kierowali się zasadami wyuczonymi w ojczyźnie i organizację chcieli prowadzić na wzór mafii sycylijskiej. Nie potrafił porozumieć się z młodszym pokoleniem mafiozów, które zupełnie inaczej postrzegało rzeczywistość. Maranzano musiał odejść, a przedwczesną abdykację ponownie zorganizował Luciano i jego sprzymierzeńcy. Po wyeliminowaniu najważniejszych bossów, Luciano przystąpił do wprowadzania zmian, które ukształtowały mafię na kolejne dekady. Po pierwsze, to właśnie od przejęcia rządów przez Luciano, amerykańska mafia, podobnie jak ta sycylijska, zaczęła być nazywana Cosa Nostrą, choć w wyniku błędnego tłumaczenia przez amerykańskie służby nazwa zyskała przedrostek La, a więc La Cosa Nostra. Zniesiono również tytuł szefa szefów, który jedynie powodował nieustanne konflikty i waśnie pomiędzy bossami. W jego miejsce utworzona została komisja, czyli organ, który stanął na czele całej amerykańskiej mafii. Każdy z jej członków był równy, a najważniejsze sprawy rozstrzygano większością głosów. Komisja posiadała jednak przewodniczącego, którym został Lucky Luciano. Poza nim zasiadali w niej bossowie z Nowego Jorku: Joseph Profaci, Vincent Mangano, Joseph Bonanno i Gaetano Galliano, szef chicagowskiej mafii Al Capone oraz boss z Buffalo Stefano Magadino. Charles Lucky Luciano nie tylko stanął na czele komisji, ale także rodziny, która do dzisiaj uznawana jest za najpotężniejszą i najbardziej tajemniczą organizację mafijną w USA. Jego panowanie nie trwało jednak długo, gdyż już 5 lat po wojnie kastelamaryjskiej trafił za kraty. Znalazł się wówczas na celowniku ambitnego prokuratora Tomasa Dewey'a, na polecenie którego aresztowano kilkaset prostytutek i alfonsów. Aby wymusić na nich zeznania przeciwko Luciano, przetrzymywano ich w ciężkich warunkach, grożąc wysokimi wyrokami. Przeciwko szefowi nowojorskiej mafii zeznawały między innymi uzależnione od heroiny kobiety, które twierdziły, że były świadkami, jak boss rozmawiał przy nich o nielegalnych interesach. Na podstawie ich zeznań Luciano trafił za kraty na 30 do 50 lat, a prokuratora ogłoszono narodowym bohaterem. Mimo długiego wyroku Lucky zachował swój tytuł, jednak gdy trafił do zakładu karnego oddalonego kilka tysięcy kilometrów od Nowego Jorku, przekazał rodzinę w ręce Franka Costello, jednego z najpotężniejszych ludzi w całej historii przestępczości zorganizowanej. Costello już w czasach prohibicji zarabiał ogromne pieniądze jako przemytnik alkoholu, współpracując rzekomo z samym Josephem Kennedym, ojcem późniejszego prezydenta USA. Następnie wszedł w biznes hazardowy i bukmacherski. Posiadał kilkadziesiąt tysięcy maszyn do gry, kasyna czy kluby hazardowe, które przynosiły rocznie kilkadziesiąt milionów zysku. Costello był świadomy tego, że największą władzę i zyski przyniesie mu kontrola nie tylko nad mafią, ale także polityką i służbami. Dzięki swoim pieniądzom oraz koneksjom przeniknął do Tammany Hall, czyli nowojorskiego stowarzyszenia związanego z Partią Demokratyczną, które miało ogromny wpływ na lokalną politykę. Gdy wyszło na jaw, że wpływa na wyniki wyborów, sędziów czy urzędników, zyskał miano premiera mafii. Utrzymywał również kontakty z Johnem Edgarem Hooverem, legendarnym szefem FBI, którego Costello nazywał zawodowym szantażystą. Mimo że na tle innych mafiozów Costello wyróżniał się wizerunkiem łagodnego biznesmena, w rzeczywistości na sumieniu miał wiele egzekucji organizowanych w ramach układu nazywanego przez media Murder Incorporated. Jego bliski sojusznik Albert Anastasia zlecał zabójstwa żydowskiemu gangsterowi Louisowi Buchalterowi, znanemu jako Lepkę, a ten wysyłał do brudnej roboty swoich ludzi, którzy brali na siebie odpowiedzialność, odciągając uwagę od mafii, a jednocześnie nie znając motywów zbrodni. Część wyroków wykonywali także włoscy gangsterzy działający pod rozkazami Anastazji.
Szansa dla zamkniętego w więzieniu Luciano pojawiła się, gdy wraz z nastaniem II wojny światowej na wschodnim wybrzeżu USA zaczęły pojawiać się niemieckie U-boty, a w portach dochodziło do podpaleń i ataków sabotażu. Wówczas niepotrafiące zaradzić problemowi amerykańskie służby zwróciły się do niego o pomoc. Władze doskonale zdawały sobie sprawę, że mafia niemal całkowicie kontroluje porty na wschodnim wybrzeżu i tylko dzięki współpracy z nią uda się szybko i skutecznie zapewnić bezpieczeństwo w dokach. Luciano zdecydował się pomóc władzom i od ręki rozwiązał problem ataków sabotażu. W zamian został przeniesiony do znacznie lżejszego więzienia, a w 1946 roku wypuszczono go na wolność. Na gangsterze wymuszono jednak powrót do Włoch i wówczas jego stanowisko szefa komisji przejął Frank Costello. Jeszcze tego samego roku Luciano poleciał na Kubę, gdzie do Hawany wezwał najważniejszych członków rodziny. Tam prawdopodobnie szykował plan powrotu do władzy, jednak przez naciski władz USA kubański rząd zmusił go do opuszczenia wyspy. Gangster wrócił do ojczyzny, gdzie zmarł w 1962 roku. Krótko po jego śmierci władze USA i Włoch ogłosiły, że miał zostać aresztowany w sprawie narkotykowego syndykatu, który przemycił do Ameryki heroinę wartą 150 milionów dolarów. W czasie, gdy Luciano musiał wyjeżdżać ze Stanów do ojczyzny, w drugą stronę ekstradowany był Vito Genovese, były zastępca bossa w rodzinie Luciano, który przez ostatnie 10 lat ukrywał się we Włoszech przed wyrokiem za zabójstwo. W USA po nagłej śmierci świadków w jego sprawie uniknął więzienia i został przywrócony do rodziny, lecz już nie jako zastępca bossa, a jedynie kapitan. Przez kolejne lata Cosa Nostra rosła w siłę, przyciągając jednocześnie coraz bardziej uwagę służb. Wreszcie w latach 50. władze po raz pierwszy transparentnie ujawniły skalę działalności przestępczości zorganizowanej w USA. Powołano wówczas komisję śledczą, która wezwała na świadków ponad 600 osób, w tym członków Cosa Nostry. Znalazł się wśród nich również Frank Costello, który za unikanie odpowiedzi na pytania komisji został skazany na kilkanaście miesięcy więzienia. Niedługo później usłyszał kolejny wyrok w związku z nieopłaconymi podatkami. Przesłuchania, które relacjonowały radio i telewizja, przyciągały przed odbiorniki od 20 do 30 milionów osób dziennie. Hegemonia Costello zakończyła się w 1957 roku, kiedy zbuntowany Vito Genovese postanowił odzyskać władzę w rodzinie i zlecił zabójstwo swojego szefa. Do wykonania zadania wyznaczył przyszłego bossa Vincenta Gigante, jednak ten strzelał niecelnie i ranny Costello uszedł z życiem. Po nieudanym zamachu postanowił jednak ustąpić ze stanowiska i przekazać władzę w ręce Genovese. Usuwając się w cień, zachował część nielegalnych interesów. Zmarł w 1973 roku w Nowym Jorku. Vito Genovese okazał się jednak bossem, który przysporzył całej amerykańskiej mafii sporo problemów już na samym początku swojego przywództwa w rodzinie. Licząc na przyznanie mu stanowiska bossa bossów, miał zainicjować słynną konferencję mafii w Apaleikin, która odbyła się 14 listopada 1957 roku. Zebranie, na którym stawiła się ponad setka najważniejszych gangsterów w kraju, okazało się jednak wielką katastrofą. Powiadomiona przez wrogów Genovese policja wtargnęła na spotkanie, a najwięksi mafiozi w Stanach zaczęli rozbiegać się po okolicznych zaroślach, wyrzucając broń i gotówkę, którą znajdowano jeszcze kilka miesięcy po zdarzeniu. W ręce mundurowych wpadło wówczas kilkudziesięciu gangsterów. Po zamachu na Costello był to już kolejny raz, gdy Genovese ściągnął na mafię całą uwagę służb. Jednak najgorsze wciąż było przed nim i całą amerykańską przestępczością zorganizowaną. Już 2 lata po dojściu do władzy Genovese został skazany na 15 lat więzienia za rzekomy udział w handlu narkotykami. Najprawdopodobniej został wówczas fałszywie obciążony przez niewiele znaczącego dilera, który, aby szybciej opuścić więzienie, zeznał przeciwko nowojorskiemu bossowi. Uważa się również, że mogła być to zemsta zaaranżowana przez innych mafiozów. W więzieniu mafiozo obdarował jednego ze współosadzonych tak zwanym pocałunkiem śmierci, co oznaczało, że wkrótce zostanie on zamordowany.
Człowiekiem tym był podrzędny żołnierz nowojorskiej mafii Joe Valachi, który po incydencie z Genovese popadł w paranoję i zabił przypadkowego więźnia, myśląc, że to jego przyszły oprawca. Valachiemu groziła kara śmierci, jednak ewentualna współpraca z agentami FBI zapewniła mu zmianę wyroku na dożywocie oraz ochronę w więzieniu. Nazywany pierwszym kapusiem Joe zgodził się zeznawać przeciwko mafii i na początku lat 60. jako pierwszy w historii publicznie opowiedział o Cosa Nostrze. Ze szczegółami opisywał jej struktury, zasady czy interesy. Jego opowieści zszokowały opinię publiczną, a władze nakłonienie go do zeznań odtrąbiły jako ogromny sukces i przełom w walce z mafią. W rzeczywistości jednak Valachi jako nic nieznaczący żołnierz posiadał bardzo szczątkową wiedzę i był mało wiarygodnym świadkiem. Ponadto przed złożeniem zeznań miał zostać przeszkolony i poinstruowany przez agentów FBI, którzy wiedzę na temat mafii posiadali dzięki śledztwom prowadzonym w Nowym Jorku i innych miastach. Jego opowieści sprawiły jednak, że na temat mafii powstało wiele mitów, które do dziś powielane są w mediach czy internecie, choć zostały wielokrotnie obalone przez historyków oraz znaczących mafiozów i świadków. Po zamknięciu w więzieniu Don Vito musiał przekazać władzę w ręce innych członków klanu. Po jego śmierci w 1969 roku głową rodziny Genovese został najbardziej tajemniczy boss w historii klanu – Philip Lombardo. Był on przeciwieństwem takich legend gangsterskiego świata jak Joe Colombo czy John Gotti, którzy afiszowali się ze swoją pozycją i bogactwem. Lombardo za wszelką cenę unikał rozgłosu i blasku fleszy, stając się niemalże niewidzialny na tle innych bossów amerykańskiego półświatka. Przez 12 lat rządów w rodzinie Genovese zrobiono mu zaledwie kilka zdjęć, a FBI zebrało przeciwko niemu bardzo niewiele materiałów. Philip jako pierwszy w nowojorskiej mafii miał również wprowadzić rolę front bossa, osoby, która pozornie sprawuje rolę szefa rodziny, po to, aby skupić uwagę służb i mediów na niewłaściwym człowieku. Gdy na początku lat 80. podupadł na zdrowiu, codziennymi sprawami rodziny zajął się Vincent Gigante, noszący pseudonim Chin, czyli Broda. W 1987 roku po śmierci Lombardo Gigante został oficjalnym szefem klanu, zaś rola front bossa przypadła Antonemu Salerno, znanemu jako Gruby Tony. Przejmując władzę w rodzinie, Chin posunął się jeszcze dalej niż jego poprzednik. Nie tylko wystawiał innych mafiozów na front jako przykrywkę, ale także przez dekady symulował chorobę psychiczną. Mimo iż w rzeczywistości był w pełni zdrowy, w razie potrzeby jego prawnicy dostarczali sądom dokumentację poświadczającą, że boss cierpi między innymi na schizofrenię. Udawana choroba sprawiła, że Gigante niejednokrotnie przedłużał procesy, unikał wyroków, a czasami nawet nie był obejmowany aktem oskarżenia. Pod przywództwem China rodzina Genovese zarabiała ogromne pieniądze między innymi na hazardzie czy kontrolowaniu związków zawodowych. Mimo bogactwa i władzy, Gigante nigdy nie opuścił rodzinnej okolicy, po której, aby uwiarygodnić swoją chorobę, spacerował w samym szlafroku i kapciach, niewyraźnie rozmawiając z samym sobą. Mafioso zabronił również wymawiać swoje nazwisko, a gdy ktoś został na tym przyłapany, musiał liczyć się z surową karą. Zamiast używać nazwiska Gigante, gangsterzy wskazywali na swoją brodę lub układali dłońmi literę C od słowa Chin. Boss z Filadelfii Nicodem Scarfo przyznał, że rodzina kierowana przez Gigante była najbardziej ostrożną, skrytą i najpotężniejszą organizacją mafijną w całych Stanach Zjednoczonych. Natomiast agent FBI John Pitchard, który kierował oddziałem zwalczającym klan Genovese, nazwał China najsprytniejszym bossem, z jakim miał do czynienia w całym swoim życiu. O metodach działania Gigante w kilku wywiadach opowiedziała też jego własna córka. W domu zawsze okna były zasłonięte. Nie miałeś pojęcia, czy jest dzień czy noc. Nigdy nie rozmawiał przez telefon, a nawet jeśli robił to ktoś inny, oddalał się, żeby nikt nie słyszał jego głosu. Jeśli musiał z kimś porozmawiać, słyszałeś jedynie mamrotanie, a nie jego prawdziwy głos. Choć Chin był niezwykle ostrożny i ufał tylko nielicznym, za kraty wpakował go jeden z najbliższych mu ludzi.
Kiedy ambitny prokurator i przyszły burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani obrał sobie za cel nadrzędny zniszczenie Cosa Nostry, w latach 1985-1986 doszło do tzw. procesu przeciwko komisji. W jego wyniku Gruby Tony jako oficjalny boss rodziny Genovese został skazany na 100 lat więzienia. Ochroniło to prawdziwego szefa klanu Gigante, który w tamtym czasie, mimo że cała uwaga była skierowana na Johna Gottiego, lidera rodziny Gambino, był prawdopodobnie najpotężniejszym bossem całej amerykańskiej mafii. Chin został jednak wsypany przez współpracownika rodzin mafijnych, Pita Savino. Ten ostatni działał bardzo blisko Gigante, jednak gdy popadł w poważne kłopoty z prawem, dla ratowania skóry postanowił go zdradzić. Chin, który karał śmiercią każdą oznakę zdrady, tym razem stracił czujność i nie posłuchał uwag innych mafiozów, którzy sugerowali, że Savino może być kapusiem. Informacje i dowody, które konfident dostarczył władzom, pozwoliły na początku lat 90. uderzyć od razu w kilka rodzin mafijnych. Mimo to Gigante wciąż skutecznie zwodził sądy i organy ścigania. Kiedy inni usłyszeli już wyroki, Chin po wpłacie kaucji przebywał na wolności, udając chorobę psychiczną. W następnych latach przybywały mu jednak kolejne zarzuty i stawał przed sądem już nie tylko w sprawie dowodzenia amerykańską mafią czy prowadzenia nielegalnych interesów, ale również zleconych egzekucji, w tym także nieudanego zamachu na Johna Gottiego. W końcu uznano go za osobę w pełni świadomą i w 1997 roku usłyszał wyrok 12 lat pozbawienia wolności. Mimo izolacji wciąż kierował interesami rodziny, między innymi przez swojego syna Andrew. Kiedy jednak obaj stanęli za to przed sądem, Gigante cudownie ozdrowiał, oświadczając, że leczenie wreszcie pomogło mu uporać się z problemami psychicznymi, po czym przyznał się do winy. Dzięki tej decyzji 20-letnie wyroki, jakie groziły ojcu i synowi, zmniejszono do zaledwie kilku lat. Mimo znacznego złagodzenia wyroku, Chin zmarł, zanim opuścił więzienie w grudniu 2005 roku. Władzę w rodzinie Genovese przejął po nim najprawdopodobniej Liborio Bellomo, który już w latach 90. pełnił w klanie funkcję bossa wykonawczego. Mimo iż obecnie niewiele mówi się o mafii nowojorskiej, Cosa Nostra w Stanach Zjednoczonych działa nieustannie, mimo iż przez cały czas znajduje się pod baczną obserwacją służb. W kolejnych odcinkach przybliżymy historię pozostałych nowojorskich rodzin mafijnych: Colombo, Bonanno, Lucchese oraz Gambino.